główne wydanie zbliżeń. Anna Trzcińska, zapraszam. Dynamiczny przyrost zakażeń koronawirusem. W regionie na razie bez dodatkowych obostrzeń. Wojewoda też podjął decyzję o zwiększenie ilości łóżek na oddziałach covidowych w Radziejowie oraz w szpitalu w Grudziądzu. Fala wezbraniowa na Wiśle. W tym momencie jest to już taka fala szczytowa tej wody. W chwili obecnej monitorujemy miejsca tak zwane zalewowe. Rządowe wsparcie dla samorządów. To, że mieszkańcy chcą tu się osiedlać, chcą tu zostać, była naszym priorytetem. Cieszę się, że te środki pomogły w tak szybkim, w tak ekspresowo szybkim, można powiedzieć, tempie. Na początek raport epidemiczny. Resort Zdrowia poinformował dziś o prawie 16 tysiącach nowych zakażeń w kraju. Zmarło 263 pacjentów. Na Kujawach i Pomorzu zachorowały kolejne 983 osoby. Władze wojewódzkie rozpatrują możliwość uruchomienia dodatkowych łóżek na oddziałach covidowych. Nowych obostrzeń w regionie na razie nie będzie. Trzecia fala pandemii zalewa Polskę. Zasady bezpieczeństwa zaostrzono na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Województwo kujawsko-pomorskie na razie objęte jest żółtym alertem. Nie oznacza to wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, ale jest światełkiem ostrzegawczym dla wszystkich mieszkańców. Resort Zdrowia zwraca szczególną uwagę na brytyjską mutację koronawirusa. W styczniu i lutym była odpowiedzialna za co dziesiąte zakażenie. Dziś za co czwarte. Zachorowalność jest wysoka, pacjenci trafiają do szpitali w coraz cięższych stanach. Dlatego też baza łóżkowa dla pacjentów z COVID-19 będzie się powiększać. Szpitale tymczasowe w całym kraju wracają do pracy. Placówki są już wyposażone i gotowe do przyjęcia pacjentów. W tej chwili mamy wolnych około 400 łóżek. Wojewoda też podjął decyzję o zwiększenie ilości łóżek na oddziałach covidowych w Radziejowie oraz w szpitalu w Grudziądzu. W Radziejowie to jest ponad 60 łóżek, w tym 25 respiratorowych i ponad 50 w Grudziądzu. Niewykluczone, że pacjentów zacznie przyjmować także szpital tymczasowy w Ciechocinku. Rozumiem, tak. Szerzej na pacjenta mają otworzyć się też przychodnie. Minister zdrowia zapowiedział, że ograniczy możliwość udzielania teleporad. Mamy bardzo dużo sygnałów o nadużywaniu teleporad, jeżeli chodzi o formę kontaktu z pacjentem. To również niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego. Teleporad nie będzie można stosować w przypadku pierwszych wizyt i dzieci poniżej 6 roku życia, a także wtedy, gdy pacjent będzie nalegał na bezpośrednie spotkanie z lekarzem. Teleporada jest prawem pacjenta, ale z tego prawa on może nie chcieć skorzystać. Skorzystać natomiast warto ze szczepień. Ważne, by przyjęło je jak najwięcej Polaków. Rada Medyczna rekomenduje szczepienie ozdrowieńców jedną dawką, ale oficjalnej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Po przybyciu zakażenia każdy z nas rozwija, czy znaczna większość z nas rozwija odporność i szczepionka jest w tym momencie tak zwanym boosterem, czyli czymś, co przypomina i ma tę odporność utrwalić. Ze względu na opóźniające się dostawy szczepionek wydłużony zostanie czas podania drugiej dawki. Dla AstraZeneca do 12 tygodni, Pfizera do 42 dni. I tak będzie skuteczna, być może w mniejszym stopniu. My tego nie wiemy, czy na pewno w mniejszym stopniu, bo to dopiero pokaże czas, bo producenci rejestrując leki nie brali takich rozwiązań pod uwagę. Mamy nadzieję, że zostanie w przyszłym tygodniu zarejestrowany Johnson & Johnson, szczepionka tej firmy do wykorzystania na terenie Unii Europejskiej. To działania na dziś. Trwają też przygotowania do rzeczywistości po pandemii. Resort Edukacji i Nauki opracował programy wspierające uczniów w powrocie do szkół po nauce zdalnej. Chodzi o poprawę sprawności fizycznej, opiekę pedagogiczno-psychologiczną, uzupełnienie braków w edukacji i profilaktykę wad wzroku. Czas pandemii koronawirusa i czas nauki zdalnej rzeczywiście powoduje szereg problemów rozmaitych i na rozmaitych płaszczyznach problemów, z którymi musimy się borykać. W tym roku na program Aktywny Powrót do Szkoły ministerstwo przeznaczy 42 miliony złotych. Jagoda Rogatty, TVP 3 Bydgoszcz. Teraz o sytuacji hydrologicznej w regionie. W Toruniu do poziomu ostrzegawczego Wisły brakuje zaledwie kilku centymetrów. Relacja Natalii Kurowskiej.
525 cm. Taki poziom Wisły wskazują wodowskazy w Toruniu tuż po godzinie 10. Taki podwyższony stan wody związany jest z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym odcinku rzeki. Ta sytuacja nie stanowi jednak zagrożenia dla mieszkańców. Mamy takie informacje, że w tym momencie jest to już taka fala szczytowa tej wody i w najbliższych godzinach ta woda będzie pomału opadać, więc wygląda na to, że tego stanu ostrzegawczego nie przekroczymy. Przypomnijmy, że stan ostrzegawczy w Toruniu notuje się przy 530 cm, stan alarmowy przy 650. Służby miejskie cały czas monitorują sytuację. W akcję zaangażowana jest także Straż Miejska, która kontroluje najniżej położone tereny nad Wisłą oraz działki ogrodnicze przy ulicy Przybyszewskiego i na Rudaku. W chwili obecnej monitorujemy miejsca tak zwane zalewowe. Jest to Kaszczerek, są to działki przy ulicy Rudackiej oraz Przybyszewskiego. Według takich naszych wstępnych ustaleń wiemy, że na tych działkach przebywa ponad 300 osób. Wiemy dokładnie, w jakiej lokalizacji. Współpracujemy blisko między innymi z prezesami tych działek, tak żeby w sytuacji jakiegoś zagrożenia można było dokonać szybkiej ewakuacji. Podwyższony poziom Wisły zaobserwowano także we Włocławku. W czwartek informowano o częściowym podtopieniu terenu przy przystani. Wiadomo, że rzeka płynie szerzej, troszeczkę się rozlewa i również te obiekty, które znajdują się przy rzece, no powoduje lekkie, delikatne podlania. Ale my o tym wiemy, że przy tym poziomie, przy takim przepływie, no następują tego rodzaju podlania. Tutaj chodzi głównie o scenę pływającą, która znajduje się też na Wiśle. W swojej długiej historii Toruń przeżył co najmniej kilkanaście wielkich powodzi. Bywało, że woda z Wisły wdzierała się na te najniżej położone uliczki staromiejskie. Wszystko jednak wskazuje na to, że jeszcze przez długi czas historia pozostanie tylko historią. Dla zbliżeń Natalia Kurowska. Rządowe wsparcie dla samorządów. Efektem jest m.in. rozbudowane gminne przedszkole w Lnianie, na które od lat czekali mieszkańcy. Koszt inwestycji to 2,5 miliona złotych. Za pieniądze rządowe udało się też dokończyć budowę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu. Stary budynek przekazany zostanie starostwu. To inwestycja, która ucieszy najmłodszych mieszkańców gminy Lniano i ich rodziców. Od poniedziałku prawie setka dzieci będzie korzystać z nowego obiektu. W przyszłości znajdzie się tu również żłobek. To przedszkole, które zabezpiecza nie tylko potrzeby tej miejscowości, ale praktycznie całej gminy. W ostatnim roku obiekt powiększono ponad dwukrotnie. Są nowe sale, a także kuchnia, która przygotowywać będzie posiłki dla przedszkola i szkoły. Koszt inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych. Ponad milion złotych pozyskano z rezerwy budżetowej, a 500 tysięcy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki czemu zmniejszył się wkład własny gminy. Cieszę się, że te środki, które trafiły tutaj z rezerwy od pana premiera, pomogły w tak szybkim, w tak ekspresowo szybkim, można powiedzieć, tempie ukończyć ten budynek. Rozbudowa takich ośrodków, które powodują to, że mieszkańcy chcą tu się osiedlać, chcą tu zostać, była naszym priorytetem, żeby nasz kraj w sposób równomierny się rozwijał. O współpracy samorządu z rządem rozmawiano również w Świeciu. Dzięki wsparciu z budżetu strażacy mogą cieszyć się nową siedzibą. Inwestycja zajęła 5 lat i kosztowała prawie 15 milionów złotych. Strażacy przeprowadzili się do nowego obiektu na początku roku. Środki na to były przeznaczone przede wszystkim z ustawy modernizacyjnej, rządowej ustawy modernizacyjnej, ale również z budżetu wojewody przez ostatnie kilka lat. Udało się dokończyć tą inwestycję dzięki wsparciu pana ministra Łukasza Schreibera z rezerwy pana premiera. Jesteśmy w tych bardzo trudnych czasach pandemii, to tym bardziej jest tak istotne, by jak najwięcej inwestycji miało miejsce, by jak najwięcej inwestycji kończyć i rozpoczynać potem kolejne. Stary budynek komendy przekazany zostanie w drodze darowizny powiatowi świeckiemu. Lokalne władze liczą, że uda się pozyskać wsparcie również na remont tego obiektu. Planujemy tam usytuować powiatową bibliotekę publiczną, zakład aktywizacji zawodowej, urządzić archiwa. Świeccy strażacy cieszą się nie tylko z nowej siedziby, ale także nowego sprzętu. Na początku marca otrzymali wóz wraz z 30-metrową drabiną. Pojazd kosztował 2,5 miliona złotych i został zakupiony w ramach unijnego projektu.
do czego się przyda? Do wszystkich działań związanych z działaniami na wysokości oraz poniżej. Tak można również podejmować osoby, które są na przykład poniżej terenu. A to wóz ze Żnińskiej Komendy, który przekazano OSP z bydgoskiego Fordonu. Strażacy ochotnicy uczestniczą w co drugim zdarzeniu służb, stąd ważne, by również do tych jednostek kierować potrzebny sprzęt. Samochód zdecydowanie odmłodzi naszą flotę, ponieważ jest to samochód 19-letni, a dotychczasowe samochody mają już przeszło 20 i nawet 30 lat. Oficjalne otwarcie nowej Komendy Straży Pożarnej w Świeciu odbędzie się 21 maja w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Szansą na rozwój samorządów po pandemii jest Krajowy Plan Odbudowy. Polska może sięgnąć po 52 miliardy euro z Unii Europejskiej. Trwają konsultacje dotyczące projektów, które w programie powinny się znaleźć. Na ten temat mówili dziś w Bydgoszczy przedstawiciele Lewicy. Jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie, jest jedno z cyklu wizyt, które mamy. Dwa dni temu byliśmy, spotkamy się w powiatach, jeździmy po Polsce. Byliśmy w województwie lubuskim, wczoraj w zachodniopomorskim. Rozmawiajmy, na co te pieniądze powinny być wydane, jakie rzeczy powinny być najważniejsze i jakie rzeczy powinny być sfinansowane. Pozwoliłem sobie jako poseł z Bydgoszczy skierować interpelację do pana premiera Morawieckiego w kwestii dotyczącej z jednej strony przyznania tych pieniędzy dla miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, bo skierowałem dwie interpelacje i mogę powiedzieć, że te interpelacje podzieliłbym na dwa elementy. Po pierwsze, w Bydgoszczy wskazuję na projekty komunikacyjne, które moim zdaniem mogą być uwzględnione w tym projekcie. To jest rozbudowa trasy WZ, to jest bezkolizyjne połączenia tej trasy z ulicą Gdańską, Wyszyńskiego i z ulicą Sułkowskiego. Wskazuje na elementy dotyczące programu ochrony środowiska. Na to zwracamy uwagę między innymi teraz, wtedy kiedy jeszcze klamka nie zapadła. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty będzie gościem rozmowy dnia jutro o godzinie 19:05. To główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Od poniedziałku nowa szkoła rodzenia w Bydgoszczy. Szanse na pierwsze medale w halowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Kierowca autobusu Arrivy poniesie konsekwencje służbowe, poinformowali przedstawiciele spółki. Mężczyzna przyznał, że sytuacja, którą opisała doktorantka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego pochodząca z Iranu, rzeczywiście miała miejsce. Kierowca nie sprzedał jej biletu i wyprosił z autobusu, mówiąc, że jesteśmy w Polsce, a w Polsce mówi się w języku polskim. Podeszłam do kierowcy, żeby kupić bilet i pokazać mu, gdzie chciałabym wysiąść. On nie odpowiedział na moje pytanie. Pomyślałam, że nie zna angielskiego i użyłam internetowego tłumacza. On jednak dobrze znał angielski i powiedział, jeśli jesteś w Polsce, to musisz mówić po polsku. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Ja jestem takim samym człowiekiem jak inni. Mam nadzieję, że nikt nigdy nie będzie czuł takiego smutku, jaki ja czułam w tamtym momencie. Przeprowadziliśmy z pracownikiem rozmowę wyjaśniającą i finalizujemy to postępowanie. Pracownik przekazał i potwierdził informację, że rozmowa ze studentką miała miejsce i w związku z tą sytuacją poniesie odpowiednie konsekwencje służbowe. Ze strony Arrivy raz jeszcze pragnę podkreślić, że tego rodzaju zachowanie stoi w sprzeczności z naszymi wartościami i tutaj nie ma na nie zgody. Skontaktowaliśmy się również z panią pasażer, której zaoferowaliśmy bezpłatny bilet miesięczny na tej trasie. A teraz w zbliżeniach wracamy do tematu oświetlenia terenów spółdzielni mieszkaniowych w Bydgoszczy. Prezesi spółdzielni złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzję władz miasta o zakończeniu finansowania oświetlenia na tych terenach. Spór o oświetlenie na terenach należących do bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych trwa od stycznia tego roku. Wcześniej koszty z tym związane ponosiło miasto. Umowa z Eneum jednak dobiegła końca, a władze Bydgoszczy zdecydowały, że za oświetlenie ulic i chodników należących do spółdzielni płacić już nie będzie. Przedstawiciele ratusza w oświadczeniu twierdzą, że miasto nie ma obowiązku finansować oświetlenia na terenach, którymi zarządza m.in. spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa czy deweloper.
Oczekiwanie, że miasto Bydgoszcz będzie nieodpłatnie zabezpieczało oświetlenie terenów spółdzielni mieszkaniowych, oznaczałoby, że z podobnym roszczeniem mogliby skutecznie wystąpić wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy, niezależnie od tego, czy ich nieruchomość jest zarządzana przez spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów, wspólnoty mieszkaniowe czy właścicieli prywatnych. Zaspokojenie tego typu roszczeń przez miasto Bydgoszcz stanowiłoby naruszenie ustawy o finansach publicznych. Prezesi spółdzielni nie zgadzają się z opinią miasta. Sprawę przekazali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z powiadomienia, które od sądu dostaliśmy, wiemy, że skierowano do organu, na który się skarżymy, a więc do prezydenta miasta, który ma na skargę odpowiedzieć. Potem będzie rozprawa, potem będzie rozstrzygnięcie, będziemy mieli wyrok. Radni Prawa i Sprawiedliwości przyznają rację prezesom spółdzielni mieszkaniowych. Prezydent przyrównuje tereny spółdzielni do terenów posesji prywatnych, co jest oczywiście absurdem. Z terenów spółdzielni korzystają nie tylko mieszkańcy danej spółdzielni, ale my wszyscy korzystamy. No są takie osiedla jak Bartodzieje czy Kapuściska, które stanowią jedną wielką spółdzielnię. Spór trwa. Zarządcy terenów spółdzielczych, mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, postanowili umowy z Eneą podpisać. Czekają na finał postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, które może potrwać nawet kilka miesięcy. Bydgoszcz, Mateusz Dul. W Dniu Kobiet będzie coś dla kobiet i nie tylko. 8 marca w Klinice Położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Wiziela w Bydgoszczy swoją działalność rozpocznie Szkoła Rodzenia. Zajęcia będą odbywać się w formule online. Mały Albert ma za sobą pierwszy dzień życia. Urodził się w czwartek o 19:00, cały i zdrowy. To trzecie dziecko pani Angeliki. Kobieta wie, jak przywinąć i nakarmić maleństwo, co zrobić, gdy płacze i gdy jest mu źle. Doświadczenie przyszło z czasem. Pomogła też nauka w szkole rodzenia. Nie tylko uczą tego, co robimy podczas porodu, jak mamy współpracować, tak, z położnymi, ale tego też, jak się zajmować dziećmi, opiekować się nimi, typu przewijanie, które dla niektórych może być łatwe, a przy takim maleństwie to wcale nie jest takie proste. Dla świeżo upieczonych rodziców prawdziwym wyzwaniem bywa nie tylko przewijanie noworodka, ale też inne codzienne czynności, takie jak kąpiele czy ubieranie. Do przywitania maleństwa na świecie, ale też do samego porodu warto się zatem dobrze przygotować. Pomocą służą szkoły rodzenia. Takie sytuacje, które będą nas czekać przed porodem, po porodzie, wyjaśnienie pewnych zachowań organizmu, co się będzie właśnie działo z nami, żebyśmy się nie przestraszyły, kiedy jechać do tego szpitala, że nie za wcześnie albo nie za późno. Szkoła rodzenia powstaje też w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Pierwsze zajęcia w Dniu Kobiet 8 marca. Ze względów epidemiologicznych zajęcia będą odbywały się w formule online. Będzie wykład na interesujący temat kobiety ciężarne, po czym w naszej nowo otwartej pracowni fizjoterapeutycznej dla kobiet ciężarnych i kobiet po operacjach ginekologicznych będą pokazywane ćwiczenia modelowe, które ciężarna wraz z partnerem będą mogli ćwiczyć. Chęć udziału w szkole rodzenia przyszłe mamy mogą zgłosić pocztą elektroniczną. W odpowiedzi otrzymają specjalny link, za pomocą którego będą mogły uczestniczyć w zajęciach. Daje to bardzo duże poczucie bezpieczeństwa dla rodziców. Mamy są bardziej świadome, są bardziej przygotowane do swojej roli. Również oczywiście tatusiowie. Uczą się, jak noworodka trzeba wykąpać. Uczą się o laktacji. Uczą się na temat pierwszej pomocy, na temat połogu. Strach, który towarzyszy przyszłym rodzicom, potęguje pandemia koronawirusa. By rozwiązanie przebiegło w najbardziej komfortowych dla kobiety warunkach, coraz więcej szpitali wraca do porodów rodzinnych z udziałem partnera lub bliskiej osoby. Wiem, że ktoś jest ze mną i że jest to ktoś bliski, że jest właśnie takim wsparciem gdzieś, nawet nie musi za dużo robić, ale samo to, że mogę ściskać go przy skurczu w tą dłoń jest dla mnie ważne. W szpitalu imienia doktora Biziela mimo pandemii koronawirusa porody rodzinne są możliwe. Po dokładnym badaniu i testach na obecność koronawirusa ojciec dziecka lub bliska osoba może przebywać razem z rodzącą na sali porodowej. Bydgoszcz, Agata Chyłka-Wnuk. Dzięki nim wszystko się kręci jak należy. Docenienie pracy kobiet na wsi to cel, jaki przyświeca konkursom kierowanym do kół gospodyń wiejskich. Jeden z nich to Krzepka Babka, w którym mogą wziąć udział panie z Kujawsko-Pomorskiego.
czas pandemii ogranicza działalność kół gospodyń wiejskich, ale panie wciąż pozostają aktywne. Mam taką nadzieję, że ten rok już pozwoli nam troszeczkę wyjść z tych domów, żebyśmy mogły zorganizować wszelkie działania. Kobiety na wsi prowadzą różnorodną działalność, a ich dokonania można poznać m.in. w kuchni. Przed Wielkanocą ogłoszono konkurs pod nazwą Krzepka Babka. Mamy wiele kół gospodyń wiejskich. Wiem, że panie z kół gospodyń wiejskich są bardzo kreatywnymi kobietami, także no, wyobrażam sobie, że tutaj dokonanie wyboru i wybór trzech głównych nagród będzie naprawdę bardzo trudny. Wybierana będzie najwyższa babka upieczona według staropolskiego przepisu, a także oceniane będą najładniejsze dekoracje czy najciekawsza wideoprezentacja. Taka była kiedyś tradycja, tak? Taka była jakby rywalizacja, która gospodyni, kto, komu uda się przyrządzić bardzo wysoką babkę, która babka najlepiej wyrośnie. W tak burzliwie zmieniającym się świecie, gdzie wszystko jest zmienne, trwajmy przy pewnych zwyczajach, przy tym, co robiły nasze matki, nasze babcie. Konkurs skierowany jest do kół gospodyń z regionu. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. Termin nadsyłania prac to 22 marca. Zgłoszenia przyjmuje Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej. Gospodynie wiejskie to jest wieś, a musimy pamiętać, że nasi podstawowi partnerzy w biznesie to są rolnicy. Członkinie kół mogą wziąć udział również w innych rywalizacjach. Po roku przerwy wraca kulinarna bitwa regionów. Można też zgłaszać swój udział w konkursie organizowanym przez pierwszą damę. Koła gospodyń wiejskich, a także każda z pań osobiście, tworzą niezwykle cenny kapitał społeczny. Dzisiaj są panie liderkami swoich lokalnych społeczności. W Polsce można mówić o fenomenie kół gospodyń wiejskich. W tej chwili jest ponad 9 tysięcy tego typu organizacji. Skupiają one nowoczesne kobiety, które sięgają po dawne tradycje. Jeżeli chcemy myśleć o rozwoju współczesnym, o tym, żeby budować nowy, lepszy świat, to również musimy wiedzieć, skąd pochodzimy i to nawiązanie do korzeni jest szalenie ważne. Koła od kilku lat są wspierane finansowo przez państwo. Pomoc jest uzależniona od liczby członków. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 40 milionów złotych. Joanna Sikora, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz o innej rywalizacji. W Toruniu trwają lekkoatletyczne halowe Mistrzostwa Europy. Już dziś reprezentanci Polski będą mieli pierwsze medalowe szanse. To m.in. broniący tytułu Michał Haratyk w pchnięciu kulą oraz Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Początek sesji wieczornej o 19:00, transmisja w TVP Sport, a od 20:30 także w Jedynce. Zmaganiom lekkoatletów przygląda się Błażej Karczmarczyk. Zaledwie minuty dzielą nas od rozpoczęcia sesji finałowej drugiego dnia halowych Mistrzostw Europy w Toruniu. Sesji, która miejmy nadzieję przyniesie pierwsze medale dla Polaków na tych mistrzostwach. O 20:35 rywalizacje rozpoczną kulomioci. I tutaj z wypiekami na twarzach będziemy przyglądać się temu, co pokaże Michał Haratyk, a więc obrońca tytułu Mistrza Europy z Glasgow. W sesji eliminacyjnej ponad 21 metrów Michała Haratyka zobaczmy, co powiedział nasz reprezentant po sesji eliminacyjnej. Chciałem zacząć dobrze, no i to na szczęście to mi się udało, że 20-60 dało mi taki komfort, że z tym wynikiem na czym wejdę, nie? Więc to mi dało mi komfort, dlatego dołożyłem, no i udało się to 21 przekroczyć. Nie będę jakby spekulował, co tam będzie w finale, już zobaczymy. Ja będę się starał dać z siebie wszystko i zobaczymy, co to da. Godzinę później o 21:35 na bieżni pojawi się Marcin Lewandowski, a więc były reprezentant bydgoskiego Zawiszy, który także na tych mistrzostwach będzie bronił złota z Glasgow. W eliminacjach wczoraj bardzo dobrze poprowadzony bieg, niemal po profesorsku i bez problemu Marcin Lewandowski awansował do finału. Czy również tę dobrą formę pokaże w finale? O tym przekonamy się już wkrótce. Mamy nadzieję, że to będą gorące emocje, które przyniosą medale Polakom. Z Torunia dla zbliżeń Błażej Karczmarczyk. Trzymamy kciuki. W serwisie prognoza pogody jak najbardziej marcowa. Magdalena Rzakowska. Witam serdecznie. Można powiedzieć, że mamy wręcz podręcznikową jak na tę porę roku pogodę. Poczuliśmy już ciepły oddech wiosny, a teraz odczujemy też takie chłodne objęcia zimy. Dziś na niebie dużo błękitu, ale niewiele pokazywały termometry. Były też pogodowe niespodzianki. Chwilami słabo popruszył śnieg i takie niespodzianki mogą nas spotkać nie tylko do końca tego tygodnia, ale też na początku przyszłego. Na razie płynie chłodne, polarno-morskie powietrze, zatem w nocy przy licznych rozpogodach
pogodzeniach i przy braku chmur temperatura spadać może średnio do minus 2 stopni. Średnio, bo o poranku przy gruncie miejscami będzie jutro zimniej. Również jutro dużo błękitu na niebie, ale niewiele na termometrach, czyli maksymalnie około 4 lub 5 stopni. Chłodno będzie nie tylko w niedzielę, ale też na początku przyszłego tygodnia. A szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Weekend w objęciach zimy. To już wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Zapraszam. Do zobaczenia.